że co, że czarny to nie może pracować, to cię kolego zdziwię, bo właśnie wszedłem do roboty. Aha, ile pan z tej pracy zarabia? Bo z tego co widzę, to chyba ze dwa koła dziennie będą, nie? Ale w ogóle mam taką kminę. No bo jak my, biali ludzie, prawda? Mamy pieprzyki, co nie? No takie o pieprzyki, nie? To czy czarni ludzie mają solniki? Życie na stricie to nie rurki z kremem, zajadam je chlebem, bo jestem zjebany. Siema, Johnny. Siema. Siema, Johnny. Siema, Johnny. Siema. Do słoika wrzucę kapsułki z witaminą C, zaleję wódeczką, poczekam wyjść. Ci to wszystko z wódą by robili. Zaleję wódką Snickersy na dół. No pa. Do słoika wsypię parmezan, zaleję wódką pod... Jabłuszko, zaleję whiskaczem, wstawię do lodówki. No i to jest zdrowe żywienie. Piramida żywieniowa, 5 sposobów na jest banalnie prosta. Truskaweczki, zaleję wódką... Na 2 tygodnie zalewamy wódką MMMC. No chłopie. Jak mnie ktoś spyta, co chcę robić w życiu, to pokażę im te TikToki. Moim sposobem na walkę z kacem jest chodzenie do sauny. Pokażemy wam. Po tylu TikTokach z wódeczką powinno być więcej kontentu ze sposobów na kaca. 5 sposobów na kaca. Powiedz, Coca-Cola, ale nie możesz, usta nie mogą się dotykać. No? Nie mogą? Nie mogą się dotykać. Powiedz Coca-Cola. Coca-Cola. No nie dotykały się. A? No. Coca-Cola. A teraz powiedz normalnie. Coca-Cola. Dotykałeś usta? Coca-Cola, nie. No aha, XD, pojebane. Marynowane grzybki zaleję wódką, poczekam 2 tygodnie. Nie, no. W życiu płakałem tylko 2 razy. Jak jaja się w szprychy wkręciły, kiedy wódeczki zabrakło. Albo kiedy nie było już czego nowego zalewać wódeczką. Dzień dobry państwu, dostaliśmy zgłoszenie, że państwo niebezpiecznie siedzą i spożywają alkohol. Dzień dobry, witam państwa. O, może loda wam zrobić? Zrób mi. Poprosiłbym. Kurwa, brat wjechał w pulpit. Witajcie. Witajcie w pogromcach mitów. W dzisiejszych pogromcach mitów będziemy obalać mit, że rzeczywiście ten filtr działa tak jak myślicie, że działa. Ale wiecie o tym, że ludzie... Stary, aż się tu kurwa odsunąłem, żebyś miejsce miał do wyjebania się. Jak to oglądałem, miałem wrażenie, że sam się zaraz wypalę. A tak a propos pogromców, mitów i ciekawostek, mam dla was ciekawostkę. Wiedzieliście, że sedes od tyłu to sedes? A twoja stara od tyłu jest jeba. Dla twojej kultury, aha. Rodzaje kieliszków. Kieliszek do wódki, szklanka do whisky. Kieliszek do margarity? A na chuj kieliszek do pizzy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego jest tak trudno złapać muchę? Nie. Wydaje się, że potrafią przewidzieć przyszłość i unikają wszystkich to. Twoich ciosów. Potrafią to robić, ponieważ mają aż do 6000 oczek lub mini soczewek w każdym z ich gigantycznych oczu. Ta, tyle oczu, tyle soczewek, to czemu kurwa nie potrafią zauważyć szyby w zamkniętym oknie i napierdają w nią? Ale stary, jaki zajebisty poślizg jest po tym. Jaka piękna bluzka! Dziękuję. Jezu, skąd masz taką bluzkę? Mama mi kupiła. Szabdowa! I co mówili? Ano, że spoko. Mieć dwupiętrowe mieszkanie w centrum Nowego Jorku? Kolega zesra się przy wszystkich. Nie no kurwa, prościzna. Znajomy zesra się przy wszystkich. Co kurwa? Tylko 12% sigma? Cieniutko. Złapać ogromnego karpia, a później go wycmokać. Czy być szczęśliwym do końca życia? Nie no, pierwsze. Nie wierzę w ludzkość. Mama kiedy spotka przyjaciółkę, ja czekając aż skończy mam gadać. Prawdziwe. Ale co się kurwa zabrania? No kto mi zabroni kurwa? Dziadu? Panienka? Ty, kapelusznik kurwa. No ten kapelusznik, tak, tak, kapelusznik, niebezpieczny typ. Łuka też Cappuccino, zamknij pizd z formacjami, jest jedna formacja, Lacha la Cappuccino! I czaisz tych wszystkich ludzi, którzy myślą, że to jest podłożone. Niesamowita wiadomość, chyba będę miał pierwszego klienta, tak się cieszę, że ktoś chce mnie r***ać, w końcu, ktoś chce mnie r***ać, ktoś chce mnie r***ać, będę r***ny, będę r***ny. Gratulacje, użytkowniku. Top 10 pierdów zwierząt.
O k***wa, ładnie się rozpruła. Aż ty, aż... Kita do góry poleciała. Tak zwane bubble tea. Co? Nie, no nie wiesz, że na serio rekin jak pierdzi, w taką chmurę wali? No pa. Jakie chmursko. Nie wiedzę. Aż musiałem napisać, if shark farts there is a cloud? Fajna strona. Przetłumaczyłem stronę z angielskiego na polski. Jak rekiny pierdzą. Zaskakująca nauka. Jest zaskakujący i śmierdzący fakt w zoologii. No ale jaki fakt mamy tutaj, o którym możesz nie wiedzieć. Rekiny podobnie jak ludzie mogą przepuszczać gaz. Zatem bez zbędnych ceregieli. Odpowiedzmy na intrygujące pytanie. Jak pierdną rekiny? Rekin piaskowy, rekin pierdzący. Tak, dobrze, przeczytałeś. Obalamy mity na temat rekinów i pierdnięć. To tym się na co dzień zajmują naukowcy? Kurwa, chyba zmieniam branżę. Mit numer jeden. Wszystkie rekiny pierdną. Nie wszystkie rekiny pierdną. Szkoda. Pierdnięcie zielonego rekina. Kolejnym mitem jest pogląd, że rekiny pierdzą zielonym gazem. To nieporozumienie. Prawdopodobnie wynika z obserwacji procesów defekacji u rekinów. Niektóre składniki ich diety mogą podać zielonkawe odpady, ale to nie jest gaz. Dlatego to nie jest pierdnięcie. Aha, czy tam się tu zesrał. I ryby przyszły to żreć, gówno żreć przyszły. Siemanko, słuchajcie, dzisiaj sprawdzimy, co do powiedzenia mają hejterzy. No. Nic ciekawego, k***a, gówno. Czyli jak zawsze. Wow, klawy trik. Co to było? Jaki potwór! Kurwa! Stary po wstaniu w kiblu. Siedem oznak, że awansujesz w życiu. Aha. Z łatwością kontrolujesz to, co jesz i pijesz. No i chuj po challenge'u. Po sukcesie. Tato, dlaczego moja siostra ma na imię Natalia? No takie imię nam się podobało. Dzięki, tato, spoko, Adrian. Ale jestem głupi, zatrzasnąłem kluczyki w środku. Aha, GZ. O, matko. No i co ja teraz zrobię? Ej, stary, ale to jest cabrio. Dachu nie masz w tym samochodzie i możesz przez niego wyciągnąć te kluczyki. Kolejny nagrobek został zamontowany, tym razem w Łodzi. I teraz takie pytanie do klientów. Klienci zadowoleni? Zadowoleni. Bardzo, ale dowalony ty, jeszcze jakieś RGB światełka tutaj dowalić, TP. No, można poodpoczywać. No, jaki wilczek fajny. O kurwa. Chwilowe ostrzeżenie. Na niektórych... Co? Dla niektórych ludzi to śmieszne, jak niszczą mi życie i nie chcą oddać moje dzieci kochane. Nie mam moich synków i po nocach nie śpię. Te dwa filmiki dzielą dwie godziny? No co no? Jako ludzkość możemy mieć dwa moody. Ja i moja dwubiegunowość. Przydatne porady, jeżeli masz komputer, część piąta. Oj, chuj, nie mam komputera. Mój nowy poradnik, jak sobie radzić w sytuacji, gdy nam się popsuje iPhone. Na przykład kupujemy go za gotówkę w Orange, w Prusie, Play, w T-Mobile. Mam takie pytanie, ten filmik też iPhone'em nagrywany? Bo to jakoś fajna. Skurwysyn. Właśnie, dostawałem mnóstwo zapytań na DM-ie na Instagramie. Co sądzę o tym zielonym skurwysynie? No i bez wahań, bez hamulców, wyraziłem swoją opinię w serwisie Instagram dla moich fanów. Jaka jest moja opinia na temat Marka Maruchy? I oto co dostałem. No przepraszam bardzo, ale tego wąsatego zielonego peta nie da się określić w słowach takich, których regulamin jakiejkolwiek strony pozwala, żeby użyć takich słów. Więc określimy to łagodnie. Pokażę wam jedną z moich łagodniejszych wypowiedzi, którą wyraziłem tutaj dla fana. Zapytał mnie, yo, rekord, co sądzisz o tym zielonym wąsaczu? No i tak w kulturalnych słowach się wyraziłem. JM, kurde, zielony. I tu prawda fan podziękował, dziękuję szefie. No nawet dopisał, wyglądasz jak ten luzak. Ja pisałem dzięki, on akurat w porze jest ziomuś. Znaczy spoko, ćpun. A z VAT to nie wiem. To może tak przy okazji szybki przegląd tłoków McQueeniego. Co o tym myślicie? No i zajebiście. Jestem dumny, JM. Kiss, Mary, kill trzeba zrobić? No to kill, kill i kill. Co sądzicie o tym gagatku?
Równy gostek. Aha, Biedronka, witam. Proszę o opinię na temat tego zielonego zawodnika. Piękny. Dobrze, że do Lidla mam bliżej. O, frizoluszek, siema, co sądzisz o tym wąsatym skurwysynie? Skurwaj o ten 101%. Nie no, Mrożon miał tyle języków do wyboru, a wybrał język faktów. On to chyba na planecie faktów żyje. Ale dupeczka. Nie no, cześć koleżanko, masz ochotę przypalić lacia, może trochę benzynki? Cześć moje naleśniczki, nazywam się Marek wpierdaczko Parek. Miałem 15 lat, kiedy umarłem z zażenowania, gdy mój kolega pokazał mi jakieś gówno o nazwie Skibidi Toilet. Ej właśnie, o co kurwa chodzi z tym Skibidi Toilet? No nie wiem, mnie to kurwa nie bawi, bo widziałem już milion takich rzeczy tego typu, benz. Ja rozumiem, że do internetu wchodzą nowi ludzie, którzy nie są jeszcze zaznajomieni z tą całą twórczością. To jest pojebane, gościu, Skibidi Toilet 50, 61 milionów wyświetleń w miesiąc. Nie wiem, może czegoś nie rozumiem. Jestem kurwa boomerem już. Co jak ja to oglądam, się czuję jakbym kurwa komiksy.pl przeglądał. Skibidi Toilet jest trololo. Może jeszcze w filmach zacznijmy używać takich przerywników. Co kiedyś każdy youtuber w funny moments używał. Dobra, od dzisiaj jak powiem coś śmiesznego, to będę używał tego przerywnika. Moja mama witając mnie w domu po tym, jak miałem być o 22, a przyszedłem o 3 w nocy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Szkoda, że się nie przywitała. Znaleźli 250-kilową bombę na mojej dzielnicy i się muszę ewakuować. Żeby nie było, nie walę w ch**a. I tu mapka do ewakuacji. Pewnie pole rażenia bomby. Zostawcie obserwację, jutro wam powiem, czy moja chata jeszcze stoi. To się powinno kończyć w ten sposób. Znaleźli 250-kilową bombę na mojej dzielnicy. Zostawcie obserwację, jutro wam powiem, czy moja chata jeszcze stoi. Tu wywaj! Osioł co se kurwa polewę razem z nimi ciśnie. Ty poczekaj, w ogóle on ten osioł jest na wolności, a oni w klatce siedzą. To jest takie odwrócone z okur. A osioł przyszedł pooglądać ludzi i bekę z nich ciśnie. Nie no, fryzurka, dramat, kompletnie nie oddaje. Trzeba coś z nią zrobić. Nie no, nie oddaje fryzurka. No, teraz to eskere gigaczad. No nie no, jaki kawaler. Teraz to oddaję, fryzurka. W dobie szalejącej inflacji warto zobaczyć, co można zjeść w ekskluzywnej restauracji. Uwielbiam poszukiwacz. Prawie każde słowo, które mówi, przekłada na migowy. Cześć TikTok, tu poszukiwacz, znany pod tą ksywką. Nie, tu powinno być. Cześć, z tej strony poszukiwacz. Nie wiem, czy używacie iPhone'a. Mowa o iPhone'ie, chłopku. Jabłko połącz. Ej, ale czekaj, to w sumie Abstrakt kiedyś jak robili parodię poszukiwacza, to chyba zrobili w ten sam sposób. Witajcie w oszukiwaczu, w którym jak co tydzień dopowiadam bzdury do filmików, które podjebałem z internetu. Wakacje trwają w najlepsze, dlatego czas założyć kąpielówki i wskoczyć do internetu. Dzisiaj trochę się poprzebieramy. Tobie pewnie wydaje się, że nie było mnie tu już od dawna, no ale pewnych filmów po prostu nie dało się zobaczyć. Pewnych filmów nie dało się zobaczyć. Ale filmy będziemy wrzucać aż do skutku. Dzisiaj zobaczymy prawdziwy cud internetu. Dzisiaj, czekaj. Dzisiaj zobaczymy poszukiwacz. Jak piszę wiadomość na Facebooku, to piszę po każdym słowie. Piszę emoji. Seksoholik, grzeczne d***y nie chcą ze mną chodzić. Siema stary, wychodzisz dzisiaj na piwo? Oczywiście pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie, poszukiwacz, super content robisz, jesteś super równym gościem. Bracie, co się stało Mr. Beastowi? Co się dla Mr. Beasta stało? Pablo. Co się stało z panem bestią? Co się stało z panem bestią? Bro, what the fuck? Co się z nim dzieje? Za dużo Fall Guysy chyba pograł. Stary, spójrz co tam kurwa jest. Idiota!
Co to ma wspólnego z dwubiegunowością? Jest prawie 3 w nocy, a ja siedzę i duszę się od środka ze śmiechu, mając jakiś zawał i budząc cały dom, bo ktoś walnął w wiatrak. Ja zaraz walnę w jajko sobie. Kurwa, ja się wystraszyłem. Prawdziwy sommelier. Chyba wino. Ważne, że klepie. Po tym dopiero się okaże, czy wino. Pojechałem tramwajem do ziomka. Okej. Przeszedłem do jego domu. Poszliśmy do Biedry. Kupiłem zupkę. Zjedliśmy sushi. Oglądaliśmy telewizję. Miałem tak zwany chill out. Zjadłem taką zupę na obiad. Spoko dzień? Spoko, bardzo fajna randka. Jowik dynia, aha. Ale podszedł ty. Już by coś chciał. Wytresowane. Jak wytresować dzika? Nigdy nie widziałam faceta, który dobrze by wyglądał w czarnej, obcisłej bluzce z krótkim rękawem, szarych dresach najlepiej... Koleżanko, chyba mnie nie widziałaś, co? No, przeoczenie. ...krótkim rękawem, szarych dresach najlepiej... Gotowa? Nie mam całego dnia. No, że tak powiem, kolego, miałbym zapytanie, czy nie byłbyś w stanie może odebrać mnie przy koleżankach z pracy? O cholera! Czy to Freddy Fazbear? Powiem tak, zauważając fenomen 5 nocy u Fryderyka, czy tam kurwa wieczerzy, chciałem zagrać we FNAF-a. Naprawdę gameplay w tej grze jest kurwa ekscytujący. O cholera, czy to Freddy Fazbear? Jaki kulturalny, ty drzwi zamknął. O cholera! Czy to Freddy Fazbear? O cholera! Czy to Freddy Fazbear? Młody to przeżył? Kolego, co zrobić, gdy sram na kiblu, to woda chlapie mi na dupę. Kolego, to niesamowite zjawisko nazywa się pocałunkiem Posejdona. Pozdrawiam. Błogosławieństwo. Dzień dobry. Czy miałby pan chwilkę, żeby porozmawiać o Jezusie Chrystusie, największym zbawicielu świata? Czy rozumiem, że jest pan głuchoniemy? To życzę panu mojego wieczoru. Dobranoc. Dobranoc. O ty kur... Wściek się. Przecież on powiedział... Zufo, pierdala, akcja, pa. Wali do wody na banie. Jak za kurka. Ale bombę zajebał. Jeka sobie od Dąbrowy, młody, śliczny, dzielnicowy. Co, one śpiewają? O, masz propozycję, pisz. Masz propozycję, pisz. Jak papier toaletowy szkolny jest robiony? U was w szkole był papier? To wy chyba do prywatnej szkoły chodziliście, banany. Hej ciociu, tu jesteś, wszyscy cię szukają. To jedna ciocia palaczka na imieninach. Cześć Marysiu, chodź, chodź, słuchaj. Ile tu już masz lat? 25, tak? Kurwa, idealnie głos odwzorowany. Nazwę. Nie no, co ty, żartuję, pamiętam. No, masz jakiegoś tam chłopaka? Nie, ja... Wiesz, to ciocia jest okej. Okay. Możesz ci powiedzieć, wiem, że matce nie mówisz, bo Mariola to jest taka, że ja jej na wiesz, nigdy nic jej nie mówiłam, bo wiesz, ale... Ciocia możesz powiedzieć, wiesz co, chcesz to ze mną sobie zapalić, czy nie? Chcesz? Mam, nie powiem mamie. Nie powiem, ciocia? Nie, nie powiem. Dawaj, nikomu nie powiem. Nie, ciociu, nie. No dawaj, no dlaczego nie? Co ty się taka grzeczna zrobiłaś? Nie, ja ciociu nie mówię. Ja w twoim wieku to wiesz. Kurwa, ja mam wrażenie, że my wszyscy mamy tę samą rodzinę. Spakowana? O, koleżanka, widzę tu chyba 5000 pingu ma. Kurwa.
Dobra zupka? I też mam się tak ekran trzęsie? Ale jak to działa? Na jakiej zasadzie? Chciałbym coś takiego, nie wiem, czy chciałbym coś takiego mieć. No śmieszne by to było. Ty, a ciekawe... Czy jak ona by zrobiła, to by się to tak spotęgowało, żeby Żyga zajebała. Hubert! Dobry kebab? Nie. Kurde, okropny kebab. Prawda? Żółwik się wywrócił i nie mógł wstać. Długo o nie. Swoje życie, lecz nie mógł się na tyle rozbujać, by wstać. O nie. Żółwika. Czy to koniec żółwika? Go uratuje. Żółwik się zastanawiał, czy zostanie porzucony tak jak zawsze. Nie. Żółwik się wypierdolił. Czy ty myślisz, że ja na pieniądzach śpię? Odłóż to. Czy ja po chińsku mówię? Masz to odłożyć. Liczę do pięciu. Raz. Dwa. Trzy. Słuchaj, jeszcze raz mnie szturchniesz, to sobie pogadamy w domu. No właśnie po tych słowach nigdy nic nie mówili w domu. Nie mówili, ale za to robili. Ej, właśnie czemu mówicie, że jestem podobny do tego gościa? No jak? Animobulec. Właśnie wcale nie potrzebuję więcej pocisków, proszę się odczepić. Animobulec! Chodźmy na siłkę, ziomku, potrzebuję więcej pocisków. O chuj w ogóle chodzi z tymi live'ami na TikToku? To naprawdę jest opłacalne? Robienie czegoś takiego? Czy oni tam wszyscy cały czas tapujemy, dziękuję za róże. Wow, kapelusik XD. Pierdolona logistyka. Ciężka sprawa, co bratku? Siema, dzisiaj prezentacja. Lubię kiedyś nagrywali vlogi. Siema, dzisiaj jemy na p***e niewolnik. Co pan myśli o grze Albion Online? Albion Online to sandbox MMORPG, w którym to ty piszesz własną historię, zamiast podążać wytyczoną ścieżką. No i co, że tak powiem... Telefon do lewej ręki. A przypomnę, że jestem praworęczny. Albion Online to sandbox MMORPG, w którym to ty piszesz własną historię, zamiast podążać wytyczoną ścieżką. On to opowiada. Odejdź, proszę cię, nie zbliżaj. Odejdź ode mnie! Odejdź, nie zbliżaj się! Odejdź! Albion Online to sandbox... Mate, who is this? Show me, show me. O kurwa. Łapier... Co to jest? Pomidor? Kurwa, no. Dobra, how much money this? Two euros. Kurwa, rogu dla Poliaka. Thank you. Jaki smutny na końcu, kurwa. Trzeba było kupić. Paraduj pięciu gołców. Wojtek Gola. Jak jest? Kacper Błoński. Crusher for me. Izak. Kurwa, gim. Spoko cosplay wykonany. Moi drodzy, z nami jest ojciec Benoit. No siemanko. Słowo do widzów. Jakieś pozdrowienie dla naszych. No i pozdrawiamy tutaj z Legnicy. Fajnie, fajna atmosfera. Dobrze, chłopaki robią, pozdrawiam. Całą Legnicę. Bagno. Ja już idę, odchodzę, a ty mnie zostaw. No zostaw, odchodzę. Idę, już idę. Zostaw, nie atakuj. Zostań tu, zostaw. Zostaw! Stary, mogłeś powiedzieć, żeby cię zostawiła. Browarek musi być. Ja to mówię już po raz kolejny. Pudzian nie wielbłąd, browara walnąć musi. No taki jeden browarek, no dobra. Żeby nie było, nie tylko jeden. Takie coś, to nawet nie piwo. Tego też nauczył się Rogatek. Niektórzy ludzie muszą być tacy oparci. Oparci! O, ten pan opiera się o drzwi, może wypaść. Nie mogę się oprzeć. Tego też nauczył cię... Rogatek! K***a, zamkniesz p***a, czy nie zamkniesz? Jest i on. Rogatek. Rogatka powaliło. Rogatek. W szale bojowym. Skąd te rymy? Nosorożyt nas tego nauczył. Rogatek. Nosoro...
O, rogatek dzisiaj w fantastycznym humorze. Pierdolony rogatek. A my mamy szlaban. Za co? Raczej po to, żeby nam się nic nie stało. Widzisz, szlaban opuszczony, to nie przechodź żadnej strony. Mądrala? Nosorożec mi powiedział. To? Nosorożec, rogatek. Ale ty masz wyobraźnię. Ogień kur... Rogatek się wpierdolił. Cześć kochani, słuchajcie, jestem w kibelku, w pociągu. Zestresowałem się, dostałem rozwolnienia. Trzymajcie kciuki za mnie. O kurwa. Odświeżanie powietrza się kurwa łączyło od tej sraki. Nie, do kiblów PKP chodzę tylko chcę przywejpować. Jakiś alarm nawet włączył i naprzeciwko była ta budka, gdzie konduktor siedzi i pyta mnie, czy jakiś dezodorant był używany. Ja mówię, co, jaki dezodorant XD? On mówi, a no bo się alarm włączył jakiś. To czasem jak się dezodorantu używa, to się włącza. Ja mówię, aha, no tak, używałem dezodorantu przecież. Rozpaliłem babcię szczotką od kibla. Siema, jestem Konrad. Czemu? Bo wpierdolę setny obiad, ale nie o tym mowa. Ostatnio musiałem zostać u babci na noc, więc jak zwykle jadam, poprosiłem ją o 28 kg kotletów schabowych. Po 3 godzinach babcia przyniosła mi 28 kg, ale nic innego. Jak ta stara k***a mogła nie wiedzieć, że chce do tego jedne 40 kg frytek? Rozgniewałem się i poszedłem się wysrać. Było takie k***a ogromne, że moje jedne gówno zatkało kibel, więc ta s***a kazała mi odetkać kibel, dając mi szczotkę. Oburzyłem się tym i bardzo się rozjuszyłem, więc włożyłem sobie szczotkę do dupy i celując w jej stronę puściłem bąka. Szczotka leciała tak k***a szybko, że przebiła jej łeb na wylot, zabijając ją na miejscu. Teraz dziadek wie, że mam dostać k***a do tego frytki. Oto moja historia. No i powiedzcie mi proszę, kto tak nie miał? Jednym ruchem ręki rozjebałem babce pół szczęki. Siema, nazywam się Michał. Czemu? Bo mój stary ch**m kichał, ale nie o tym mowa. Kiedy miałem 2 lata, moja prastara próbowała mnie nakarmić bigosem na świńskim ryju, kiedy ja po raz setny raz mówiłem tej k***wie, że nie chcę jej bigosu, ta oburzyła się i wsadziła mi całą miskę do mordy. Kiedy ją wyplułem, ta jeszcze bardziej się wkurwiła, chwyciła zawałek i zaczęła mnie nim ugniatać. W tamtym momencie obudziła we mnie smoka. Znając się na technikach samoobrony Shaolin, w stylu wkurwionej małpy, wyjeb jej z garści w mordę, aż pół szczęki wyjeba jej przez potylicę. Babka zmarła, ale ja też jestem zimny. Upadając, babka potrąciła gardzę wrzącym bigosem, który mnie przygniótł i zajebał. Oto moja historia, elo. Wzruszająca historia. Siema, nazywam się Arek. Dlaczego? Bo wkładam chuja do pieczarek, ale nie o tym dzisiaj. Sprawdźmy, czy Kerfuj zje ser. Kurwa. Smutno dla Kerfusia. Tęsknisz pewnie troszkę za rodzicami, co? A za kim tu tęsknisz? Za oprawcami niewolnik tęskni? No chyba nie. Ja tu cały rok czekam, żeby na ten obóz pojechać, żeby ich twarzy chociaż przez chwilę nie widzieć. To są skunksy! W domu to nuda straszna. Mój stary to jest kanalia. Matka też taki ciapciak. Jakbym mogła, to bym tu 2 miesiące przesiedziała. Byle z dala tych gnomów z PRL-u. Aha, zawód aktorka, zawód rodziców. Ale żaba. Ty, uważaj, bo tu taka dziura, musisz przeskoczyć, ty. Kurwa, uwaga. O chuj! Po, wkładziesz się późno spać i twój stary wstaje do pracy. Rytuał. Nie, naprawdę mi się wydaje, że wszyscy mamy tego samego starego. Ja nie wiem, czy w ogóle oni wszyscy są jakieś spotkania rodzinne i oni ustalają, co oni będą robić i co będą mówić. I wszyscy na to przystają. Ja nie wiem, czy jak się zostaje rodzicem, to właśnie takie na przykład obowiązkowe jest spotkanie, na którym się ustala zasady, co się będzie robić i co się będzie mówić. Rozpierdoliłem babcię szczotką od kibla. Siema, jestem Konrad, czemu? Cześć Konrad, typowy właściciel BMW. Życie gangstera nie jest takie proste. To nie tylko imprezy i dziwki. Trzeba ciężko pracować, dzielić się z ziomkami, chodzić na siłownię, opłacać adwokatów, dusić zdesperowanych dłużników, a w tym wszystkim ci przeszkadza psiarnia i frajery. Kurde, inaczej zapamiętałem mi się usadka.
Dobrze powiedziane, lepiej bym tego nie określił. Patrzysz się, jakbyś chciał co najmniej wykorzystać mnie z... Nie, kurwa, psychiatra mi znowu nie uwierzy. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka i szóstka. Sprzęgło, hamulec, gaz. Kuma? Kumasz? Chyba kuma. Jaka gruba. Słoko? Mam pytanie, skąd ty kurwa bierzesz te żaby? Kochani, chodzisz tym filmem, czy palę, czy nie palę. Kochani, to nie był papieros, tylko to była parówka. Trzeba powiedzieć, to była po prostu parówka z lodówki. I nie musicie się martwić, nie biorę tego szyfu. No. A i jeżeli chodzi o kafelki, to są kafelki z lat 70. A, spoko wywiad. Mateusz Kaniowski go przeprowadzał? Uwaga, wskazówka. Nigdy nie zostawiaj dziecko w samochodzie. Temperatura może być 30 stopni, a dziecko powoduje umieranie podgrzaniu. Także ja ostrzegam. Nigdy nie zostawiaj dziecka w samochodzie, bo może być jeszcze gorzej udało, albo zawał. Starszych ludzi, kobiet i mężczyzn warto ostrzegać. Dziękuję, alert ECB. A skąd masz taką koszulkę Pumy? Nie, się gra się ma. Ma, ale... Wow, kociak się wystraszył Josefa. Wow. I teraz niech mi ktoś napisze, że tak nie miał. Zabierz artykuł ze strefy pakowania. Dziękuję, zapraszam ponownie. Jak zawsze mi to mówi, że proszę odłożyć artykuł do strefy pakowania, to wyciągam kutas i tam kładę. Co dzisiaj na śniadanie? Kanapki. Aha. A co na obiad? Kanapki. Aha. A na podwieczorek? Kanapki. Aha. To rozumiem, że na kolację będą... Zupa. To dlaczego nie kanapki? To jada kanapki na kolację. Dziwne pytania pan zadaje. Do widzenia. Kurwa, bardziej dziwne, że ktokolwiek je podwieczorek. Podwieczorek. Może jeszcze kurwa dobranockę pooglądamy, co? To to nie zili, to jest Adrika. Druk zbiegał kwestię i mał kulara. Brat jest soundboardem. Pukać w jajko, pompować budyń, czochrać predatora, młócić capa, smyrać gwoździa, pstrykać pytę, muskać pienie, kwałdować mutona, fasować szwunga, brechtać serdla. Mocny przekaz, to jest wasz idol? Bo mój tak. How English people robią pancake'i w Anglii? A i moje kurwa zajebiste naleśniki. Zajebiste kurwa. Szklejone kurwa. Kocham cię, skarbie. Jesteś dla mnie najważniejszy na świecie. Chodź ci w dupę, dziwko. Króciutko. Już upysona jest, zajebiście. No, ale pyskam, kurwa. Mega głodny braciak. POV, kasjer przyspieszający skanowanie, bo widział, jak mama zostawia swoje dziecko w kolejce, żeby mogła coś jeszcze wziąć. Kurwa, najgorsza trauma dzieciństwa. Przykro mi, bratku, ale każdy przez to musi przejść. Salam alejkum. A kartą, gotówką? Jak to nie masz pieniędzy? Jak to nie masz pieniędzy? Płać mi teraz! O, jeszcze mamusia coś wybiera. Tak, tak, w dupie to. Bo trzeba nie zostawiać dziecka. Też to przeżyłem! Najgorsze uczucie. No, ale dostojny. Dostojny kolega. Strażnik Teksasu. Ps, ps. On nas chyba podrywa, co? Przerwa na szluga. Ty. O ten tu jak kopci, w żarze dupą siedzi, co jest? Się dossała. Kurwa, ale miałem laga przez chwilę.
strzałą nosem śpiewa. To on w ogóle śpiewa. Jeśli złożymy opakowanie po czekoladce i udajemy, że to sygnet, wyglądamy bardzo prestiżowo i wszyscy nam zazdroszczą. Nie, wiesz co, ja udaję, że zazdroszczą, a wszyscy mi sygnet. I ktoś to zrobił? Trzaskowski, reklama cisowianki. Ja mówiłem to na filmie kiedyś, że to powinna być reklama cisowianki. Zobaczmy, jak wyszło. Proszę państwa. Cisowianka. Zatrzymali mnie, zatrzymają. Zostałem mnie przepraszam, jeszcze raz mówię. Bo ja nie umiem do tego słowa powiedzieć. Muszę się wykrztusić. Mówię jeszcze raz. Wczoraj niestety została zatrzymana policja. Policja została zatrzymana przez Mirka. Kurwa się mnie koniary, wysadzam 100 koni, 1000 TNT. Ale rozruba. Ty, kurwa, ale dobrego kompa ma, nie lagowało się. A 2 TNT wysadzałem. Dwoma TNT wysadzałem komputer swój. Focus, focus, there's pizza on your focus. Czekaj, co to jest za pizza? Pierdolnie szklanka jak nic. Ojej, ale że w taki sposób? Bro, the fuck. Nie mogę. Brat robi speedrun pracy. McDonald's, łazienka, być szalony. Zajęte, nie widzisz? Ten papier ma pewnie więcej wartości odżywczych niż jedzenie w maku. Ja myślę, że ten jelonek ma dużo więcej wartości odżywczych. Rekurans set. No co kurwa powiedziałem? Ja to powiedziałem? Raz sufit, fajny żyrandol, rozjebany jest. Żyrandol był rozjebany. A mam pytanie, czy jak się spierdolę w gacie własne, to zmniejszy mi? Chyba co tam chodziło? Co mi zmniejszy? Chuj nie? Chyba wyrok, że jak do paczkomatu bym nasrał. Czy jakbym w swoje gacie się zasrał zamiast do paczkomatu, to czy lepiej by było to prawnie? Tak, any ice friend who is any Nintendo Switch lover and love Nigerian food watch Ninjago as kid and wishes have nine shoes Nissan car hate Nightmares but loves Nickelodeon and also like New York Kings Fights nice mom but not Nicki Minaj album Kurwa, oszukany zostałem. Taka nadzieja była. Trzymał w napięciu do samego końca. Tak moje serducho wyglądało przez cały czas oglądania tego. Lampa jak skurwysyn, mówię. Lampa jak skurwysyn, wiesz. Mówię się lampa jak co? Lampa jak skurwysyn, co? Ja bym nie wytrzymałem, powiedział, co się kurwa patrzysz. Ja pierdolę, jaka zajebista fura, kurwa, drzwi do góry się podnoszą. Przód kurwa parę centymetrów, ty, ściur się nie przeciśnie. Kurwa, jego mać, od razu sprząta wszystko. Ja... To pana żółty Matis? Truskaka or pomidor? Truskałka. Arbuz or ananas? Arbuz. Citrina or gruszka? Gruszka. Jabłko or mango? Jabłko or mango? Mango. Ostatnio dbam o zdrowie, dlatego piję alkohol tylko w dni na literę P. Poniedziałek, potem wtorek, później środa, prawdopodobnie czwartek, piątek, przed niedzielą, po sobocie. Aha, spoko zasada. Moje zasady, nie piję alkoholu, nie palę papierosów, do domu wracam przed 21, pomagam innym, przestrzegam zasad i regulaminów, nie zawsze przeklinam, chodzę do kościoła co niedziela. Spoko zasady, więcej grzechów nie pamiętam. Siema, dzisiaj pokażę wam podstawowego lockinga. A teraz spróbuję uderzyć w metalową rurę piszczelem. Spoko jakość.
Okej. Kurwa, agresywny się ten Messi zrobił. Co to jest, kurwa, jakiś nowy gatunek? Ball in France, ball in USA, ball in Poland. Nie ukrywam, że tak jest. Ketchup bottles are making the weirdest sounds, I swear. Like, just listen to this. Ketchup, dziwne dźwięki robi. Do you hear that? Wow, to na pewno był ketchup. You're the most stylish man I see on TikTok. Appreciate you, man, you know. Hello. Ty, co jest? Czy typ... Man, you know. Hello. Typ wygląda, kurwa, jakby był wygenerowany w AI. No pa. You're the most stylish man I see on TikTok. Kurwa, nie wiesz, że on w AI nie jest wygenerowany. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth urządzenie jest gotowy na gruszka. 415, baza twitchy. Oho, jadą. Yalla al-hammam. O. Wait, no, give him another one. Habuba. Al-Sabhi, ya bilich fastan. Okay, habibi. افتحي الماي كامل افتحي. كامل افتحي اعطي حال. شاطرة تشيبوت. شوف يا الربع ما شاء الله روحها تفتح الماي وروحها تسبح. شايفين؟ حلو؟ حلو؟ يا سبيسكاني ياك بريشنيز بيورا. واو. بابلو. تراي نوت تو لاف. Oh, these are pretty cool bananas. My life be like. Co? Najnormalniejszy dzień w Zgierzu? Spierdolaj ty, kurwo. Odpierdol się od Zgierza. Hi. Posuwa się bardzo dobrze. Vicky idzie robią to sim. Is out. And I was out. What? Hey, no. Dude, I but I'm like, new song? Yeah, I don't want it. Gabba Mooney hit. I was like, what? I was like, what? Gelna, bamboo. Oh my god, yeah. To był Google. I'm just Tita, okay? Okay, bye. Faktycznie tak powiedział? Co ona gada? Niespodziewany obrót sprawy. Pamiętajcie, nigdy, ale to nigdy, nie dajcie przewidzieć swojego następnego ruchu.